Krystian Kukułka, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie w programie Puls Regionu. Naszym dzisiejszym gościem w programie jest przede wszystkim pasjonat teatru, aktorstwa, pomysłodawca kabaretu Rybosomy, a teraz odtwórca głównej roli w filmie Don Kiszot, Krzysztof z Lubina. Moim, a przede wszystkim Państwa gościem w dzisiejszym programie jest Ireneusz Staroń. Witam Ciebie bardzo serdecznie, witam Irku. Bardzo serdecznie również. Irku, w sobotę byliśmy świadkami nowej, dużej premiery Uister Studio, czyli Don Kiszot, Krzysztof z Lubina. W filmie grałeś Krzysztofa, czyli główną postać. Powiedz mi, jak twoje odczucia po premierze? Sala była pełna, dużo ludzi, duży rozmach, ale jak twoje osobiste odczucia co do premiery? Moje osobiste odczucia można skreślić w kilku słowach. To było bardzo miło, przyjemnie. Bardzo się cieszę, że wszystko się udało. Też bardzo ucieszyła mnie frekwencja, dość duża. Szczerze mówiąc, do ostatniej chwili wątpiłem, czy na pewno dużo ludzi przyjdzie na tą premierę. No jednak udało się, jednak plakaty, które wydrukowaliśmy, no troszeczkę jednak w ostatniej chwili jednak jakoś podziałały. Trzy trailery w internecie też chyba zrobiły swoje odpowiednie nagłośnienie medialne. Co do samej premiery, no to troszeczkę mieliśmy problemów technicznych. Projektor jednak nie był do końca ustawiony tak, jak powinien być ustawiony. Troszeczkę obraz był ciemniejszy niż powinien być, niż gdybyśmy to oglądali po prostu normalnie na laptopie czy też na jakimś innym komputerze. Ale tak poza tym, no to jednak jestem bardzo szczęśliwy, że się udało. No ja też tak uważam, że wszystko się udało. Premiera naprawdę robiła duże wrażenie, bo można powiedzieć, że wszystko dopięte na ostatni guzik. Irku, powiedz mi, przedstaw mi pokrótce postać Krzysztofa, czyli głównego bohatera w filmie. Tak, tak, bo właśnie tytuł filmu to Don Kiszot, podtytuł taki właśnie Krzysztof z Lubina, czyli film jest na motywach Don Kiszota, to nie jest dokładna adaptacja książki. Krzysztof jest to chłopak w naszym wieku, mający tam 17-18 lat, chodzący do liceum ogólnokształcącego. Chłopak z pozoru normalny, aczkolwiek pod wpływem różnych nieprzyjemnych wydarzeń w jego życiu, nieszczęśliwej miłości, także problemów rodzinnych właśnie wychowuje go samotna matka, również jego dziadek jest chory i te wszystkie problemy tak się nawarstwiają. Krzysiek również ma problemy takie natury naukowej, że tak powiem, w szkole nie idzie mu najlepiej. Ma problemy z polonistką, z językiem polskim, ma dyslekcję. I pod wpływem tych wszystkich niedogodności, jak już powiedziałem, zmienia swoje życie. Postanawia pewnego dnia, jeszcze warto tutaj dodać, że Krzysiek jest pasjonatem średniowiecza, literatury fantasy, właśnie również pod wpływem tych książek, gier komputerowych i tego złego świata, który nas otacza, zmienia swoje życie, postanawia zostać rycerzem, bierze miecz, tarczę, rower, wyrusza na wyprawę, aby walczyć z złym magiem Flegmarem i oswobodzić naszą cudowną krainę właśnie tutaj Dolnego Śląska spod jego potwornego panowania. Rozumiem. Irku, wszystkich poruszyła w kinie wspaniała muzyka podłożona do tego filmu. Powiedz mi, kto się zajął podkładem muzycznym w filmie? Podkładem muzycznym zajęła się orkiestra Rivendell, czyli Konrad i Kamil Rogińscy. Zrobili to całkowicie za darmo, specjalnie dla nas. Muzyka była skomponowana specjalnie pod film. Oczywiście muzycy musieli każdą scenę obejrzeć kilkakrotnie, aby wczuć się w jej klimat, aby odpowiednio jakoś ją jeszcze podkreślić swoją muzyką. Przy okazji zaangażowali również innych muzyków z całej Polski. No i oczywiście bardzo się cieszymy z tego faktu, że no to jest pierwszy film w historii Whistle Studio, pod który specjalnie została skomponowana muzyka, czyli widać po prostu duży progres, że nie jesteśmy już tylko taką czysto amatorską grupą filmową, ale jednak idziemy w stronę profesjonalizmu. No właśnie, powiem Ci, Irku, że po sobotniej premierze przyznam się, że zrobiło na wszystkich duże wrażenie nakład finansowy na ten film, a przede wszystkim można powiedzieć ilość aktorów, ale z tego, co tam widziałem, dużo żeście podróżowali. Mówię tutaj o bodajże Niemcy, Szklarska Poręba, Lubin i okoliczne te miejscowości. Powiedz mi, Irku,
ile zajęło dokładnie Wam nagranie tego filmu. Powiem szczerze, że w niektórych momentach, kiedy oglądałem, bodajże kiedy wychodziliście z kościoła, zobaczyłem, że jeszcze nie było naszej galerii Cuprum Arena. I dopiero wtedy uświadomiłem sobie, że naprawdę ogrom czasu, przez jaki to, żeście nagrywali, jest naprawdę duży. No tak. Właściwie zaczęliśmy w sierpniu tamtego roku, czyli 2008. Zdjęcia zakończyliśmy bodajże w październiku, na przełomie października-listopada roku 2009, czyli to już jest ponad rok. Poza tym potem jeszcze doszła kwestia montażu, skomponowania muzyki, także dubbingu w niektórych scenach, obróbki graficznej, wprowadzeniu także efektów specjalnych. Czyli tak naprawdę pracę zakończyliśmy, można powiedzieć, że dopiero w grudniu, czyli na kilka dni, dosłownie na kilka dni przed premierą filmu, czyli no jakieś półtora roku. Rozumiem. Powiedz mi, Irku, jakie są Twoje plany co do UISL Studio? Co jeszcze planujecie i czym jeszcze możecie zachwycić publiczność? Na pewno planujemy drugi pokaz filmu Don Quixote. Być może również w Centrum Kultury Muza, czy też może, nie wiem, wyjdziemy poza obręb Lubina, może uda się wyjść także poza... Czy planujecie puścić film w telewizji? Tak, tak. Z tego, co słyszałem właśnie od Marcina, z takich oficjalnych czy też nieoficjalnych źródeł, planujemy właśnie wyemitować film w telewizji regionalnej. Być może podzielimy go na jakieś odcinki, czyli powstanie taki miniserial. Co do dalszych planów, no Marcin obecnie studiuje właśnie na łódzkiej filmówce. Na pewno już tam... Marcin, czyli Marcin Lesiusz, główny reżyser filmu. Tak, tak, właśnie. Mhm. I z tego, co wiem, planuję krótką etiutkę na podstawie właśnie Dżumy. Ma to być, no myślę, że jakieś 15 minut filmu. Już to będzie bardziej dopracowane niż Don Quixote, nie będzie to aż taka wielka produkcja. Jeśli chodzi o takie bardziej moje plany, to z Krzyśkiem Maślejakiem, to właśnie autor zdjęć do filmu Don Quixote, a także z Mateuszem Stanisławczykiem, on odgrywał jedną z ról. Postanowiliśmy nakręcić również krótkometrażowy film. Będzie to opowieść o osobie, która uważa się za wybitną jednostkę, za wybitnego poetę. Gardzi tłumem, gardzi całym światem dookoła. Tak naprawdę okazuje się, że jednak nie ma zbyt wielkiego talentu. No i to w sumie takie plany filmowe. Oczywiście również mam plany takie co do sceny. Właśnie wczoraj miałem premierę monodramu pod tytułem La Grande Improvision, też w sumie dość udaną. Zamierzam również poprawić troszeczkę jakieś tam mankamenty, które wystąpiły w tym dziele, że tak powiem, wystawić je po raz drugi na Dniach Kultury właśnie w pierwszym liceum ogólnokształcącym. Poza tym dalsza praca z kabaretem Rybosomy. Irku, wszyscy po premierze filmu stwierdzili, że tak jak i po wczorajszym twoim melodramacie, wszyscy stwierdzili, że masz ogromny talent aktorski. Ja ci życzę, abyś go nie zmarnował, abyś go wykorzystał, brnął w to swoje aktorstwo dalej. Ja ci życzę powodzenia, sukcesów dalszych. Moim i państwa gościem w dzisiejszym programie był Ireneusz Staroń, aktor, odtwórca głównej roli Don Quixote Krzysztof z Lubina. Irku, ja ci życzę powodzenia, wszystkiego dziękuję dobrego bardzo. I dziękuję za to, że byłeś gościem w dzisiejszym programie. Do zobaczenia.